Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim, ludziska z tej strony Hades, w sumie kto inny, i witam was w kolejnym odcinku z Castle Story. Czekaj, ja chciałem, żebyś ty naprawił mi to, napraw mi te, co zepsuli tam, proszę cię, ładnie cię proszę, to pamiętasz, ładnie cię proszę, pyk, pyk, i ładnie naprawił. Dobra, co ty możesz zrobić dla mnie, no, w sumie pójść tutaj. W sumie dla mnie to najlepiej, jakbyś teraz tutaj naprawił to. A poza tym tak, teraz, aha, no tak, bo ja aż tak bardzo nie mogę tutaj ingerować. Powiedzmy, że zrobimy dziwną rozbudowę tego, nie? Bardzo dziwną. Ona będzie serio dziwna, nie? Nie, wróć. To nie. Usuń to, to i to. Okej. Proszę cię bardzo. Przedłuż to o to. I tu możesz tak samo zrobić z tym. Na razie tego nie potrzebujesz. Tak, tutaj robię wyższy mur ogólnie. Chociaż... No, powiedzmy, że coś robię po prostu. O, będzie łatwiej. A, no tak, bo tutaj z tej strony miały być jakieś ataki, a ich nie ma. A ich nie ma, okazało się, no cóż. No ej, no patrzcie, no tutaj mam armię łuczników. No i z tym to się już trzeba liczyć. Tej siły to już nie powstrzymacie. W ogóle była premiera, znaczy premiera, jest open beta Battlefielda pierwszego, słuchajcie. Ja się zastanawiałem, czy nie nagrać coś z tego. Znaczy, nie dlatego, że o, Battlefield 1, wyświetlenia, bla, 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 no nie, tylko po prostu tak sobie, nie? Tak sobie, jak w sumie większość filmów mów tak z dupy nagrywam, to tak pomyślałem, a to też mogłoby być całkiem ciekawe, nie? Jak tam sobie lamię w sumie. Dobra, czekajcie, musimy tu tak, to rozbudować w ten sposób. Okej, i to na razie by wyglądało tak. Nie, wróć, czekaj, co? W sumie no opartego to ja tu nie muszę zapełniać tak tego. Ale zapewnimy, niech stracę, no już niech będzie. Zróbmy to w ten sposób, okej. Najgorsze jest to, że ja jakoś nie mam perspektyw, jak to mogę zrobić dalej, szczerze mówiąc. Zobaczymy, bo tu robi nam się taka dziura teraz, nie? A ja tej dziury jakby, no, nie chcę, ale, w sumie kosztem takiego innego miejsca w magazynie, znaczy, no, później mogę zrobić coś takiego. Teoretycznie mogę, zobaczymy jak to wyjdzie, niech na razie skończą to, co tu mają. W ogóle zaraz będzie atak, nie? I znów będę musiał spierdzielać tymi typkami. A, bo on tutaj policzy jako naprawę. Dobra, to na takiej zasadzie by to działało. Ale nie, spokojnie. To jest wszystko zamierzone. Nie ma problemu ani nic. Tu będę musiał zrobić takie kamienne schodki. Tu jakiś taki sprytny zakręcik. No jest atak. Jest atak. Z której to strony będzie atak tym razem? W ogóle tutaj chyba powinna taka delma siedzieć. Ping, ping. Znaczy, ja tego nie widzę, bo ja to później w postprodukcji robię, ale no. Powiedzmy, że wyszło. Cofamy. Cofamy. Was dopiero wsyłamy, kiedy będzie trzeba. Znaczy, no, po prostu brońcie tutaj tego terenu. I teraz muszę pilnować, żeby nikt nie wychodził. Na przykład, żebyście wy nie wychodziły. Okej, na razie jest dobrze, nie?
Patrzcie, tak jak mówiłem, nie? One tu zeskakują, ale automatycznie muszą iść tu do góry, nie? I to ich, to je mega ogólnie spowalnia, więc to jest to. Właśnie tak jak, o, widzicie, i nawet ten tam coś próbują wchodzić, ale no im nie wychodzi aż tak dobrze, jakby mogło. W ogóle ci moi łucznicy to troszeczkę nieudolnie widzę. No nie bij tego, no ziomuś. Halo? Aha, te to są w ogóle kamienie, nie? Nie wiem, ktoś go zdejmie? Wow, po wielu próbach udało się. A gdzie jest dryblas? Ktoś zginął mi? Robotnik mi zginął. No to niedobrze na pewno. To jest zła wiadomość, że robotnik mi zginął. I to nawet wiem, który robotnik. I to nawet wiem, który... W ogóle... No ej, zgubił mi się dryblas gdzieś i zgubił mi się... no wiecie... maluszek. Okej, to lecicie tutaj kopać. Ty jesteś tutaj, to ty możesz iść tam. No i prócz tego, że zginął nam jeden robotnik, to jest okej, nie? Tu mam dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu i siódmy. Na pewno to spowolni nam troszeczkę pracę, śmierć tego wojownika, tego robotnika, tej delmy. Ale nie poddajemy się i gramy dalej, no co tu więcej powiedzieć. No troszeczkę spowoli nam się kopanie na pewno, no bo z 4 do 2 delm zeszliśmy, żeby przyspieszyć budowę tutaj tego. Boże, dajcie mi sekundkę. Okej, dobra, słuchajcie, jestem. Ja mam nadzieję, że kamerka ogólnie się nie wykrzaczyła w tym momencie. Po prostu wiecie, ten pies troszeczkę dłużej szczekał i nie chciałem... wiecie, i nie chciałem, żebyście tak tego słuchali. Słuchajcie, ogólnie gra ma problemy, bo już nie chce mi zespić jednego ziomka, a gra ciągle myśli, że on chce być, zostać zrespiony, nie? I będzie mi gubiła trochę klatek, więc mam nadzieję, że nie będzie to aż tak widoczne. Ale jak widzicie, to już zaczęło spowalniać naszych przeciwników, naszych oponentów. I to jest ważne. Najgorsze jest to, że jednak ci oponenci, te kamienne potworki atakują nam ten mur. No myślałem jednak, że to będzie jakiś perfidny plan i że będą chodzili tędy. No wiecie jak jest. Ale prawdopodobnie tak, tutaj te fosę jeszcze polecimy tutaj jakoś tak do tego momentu. Tu zrobimy schodki w dół. I po prostu tu będzie wejście takie tu i tu, coś tego typu. Albo tu nie będzie już wejścia, po prostu dostałem snapa. W ogóle słuchajcie też, zapraszam was do recenzji tych słuchawek, które mam na głowie. Ostatnio właśnie wjechała na tuby. Wiem, że mówiłem to w ostatnim odcinku, ale po prostu zależy mi, żeby jak najwięcej osób to zobaczyło. I swoją drogą, słuchajcie, też się zastanawiałem, czy Instagrama zakładać, bo Instagram to dużo osób tego używa i tak się zastanawiałem, żeby tam były jakieś ekstra materiały, zdjęcia, cokolwiek. Właśnie z jakichś imprez czy czegokolwiek, nie? To właśnie tak myślałem nad tym. No. W ogóle tutaj jest dziura w murcuku. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Proszę to naprawić, halo. Szanujmy się tutaj. Tutaj jest profesjonalny zamek, a nie jakiś tam... No tak, robię to samo, co tu w magazynie, nie? Ogólnie. Znaczy...
Kurde, nawet tak nie musiałbym ro... Nie, bo tutaj bym za dużo pierdzielenia się miał z tym. Jeżeli miałbym to zrobić tak, jakbym chciał to zrobić. Zastanawiam się, bo nie widzi mi się też to tak, jak wiecie, no... masło maślane. Musiałbym wyciąć ten las stąd. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, że musiałbym wyciąć ten las i mieć więcej drewna. Nie widzi mi się ten pomysł, ale będę musiał tak zrobić. Ale okej, okay, magazyn powoli zaczyna stawać na nogi, więc no będziemy mieli po prostu magazyn na to wszystko. Już. Spoko, tutaj... Teraz mam taką rozkminę, ale nieważne. Nieważne, w ogóle jeśli stąd będą cały czas te ataki, nie? No to easy obronę mam w tym momencie, nie? Zwłaszcza jak zaraz te fosy, tutaj ten kawałek zrównają z ziemią, to wtedy przeciwnicy będą zmuszeni po prostu iść schodami, co im wydłuży to właśnie tę drogę. Tutaj jeszcze będę mógł walnąć dodatkowe spowalniacze, dzięki czemu no po prostu no będziemy tak bezpieczni z tej strony, że to jest głowa mała. Z tej strony no jest gorzej, bo tutaj mamy tylko trzech łuczników, no powiedzmy czterech, pięciu, sześciu, którzy będą mogli strzelać jakkolwiek. Ale to bez problemu jest, naprawdę, to jest bez problemu, tak mi się wydaje. Słuchajcie, w ogóle sandbox, ja nie wiem, czy ja wstawiłem wam między tymi trzema odcinkami, co teraz nagrywam, jakiegoś sandboxa, jeżeli nie, to przepraszam, jeżeli tak, to spoko, bo na sandbox jakoś nie mam ochoty ostatnio. Zwłaszcza, że no, wiecie, tutaj mam jakieś cele, nie, a tam po prostu tylko buduję sobie i sandboxa zostawiłbym na jakieś live'y, których nie będzie pewnie. Bo klasa maturalna, mało czasu podobno jest, no podobno, a ja znam swój system nauki i no i zobaczymy, co z tego wyniknie, ale tak jak mówię, tu jeszcze troszeczkę muszą podejść. W ogóle jeżeli byście zastanawiali się, dlaczego tak dużo piję, no nie, to w sumie tylko dlatego, że chce mi się pić, że jak dużo gadam, to chce mi się pić, no to jest naturalne, nie? Ale jeżeli by ktoś nie wiedział, na przykład, no to takie info. Szukam jakichś tematów do rozmowy teraz tak typowo. Tutaj powoli widzę, że... no mówię, tutaj ten magazyn powoli budują, jak widzicie. Tutaj to wygląda w ten sposób, że będą tu wchodzili do góry. Tutaj będzie jakiś magazynek. Będą mogli iść w lewo, w prawo, bądź prosto, tak? Zależy już od ich potrzeb, czego będą potrzebowali, no bo tu będziemy mieli żelazo, tak? Tu będzie żelazo, tu będzie żółty kryształ, jakieś tam małe zapasy, bo ja nie chcę robić jakichś wielkich zapasów. Jasne, mogę mieć to wszystko tutaj, ale tutaj chcę ostatecznie wszystko usunąć. Jeśli chodzi o magazyny, więc taki jest plan właśnie. Tutaj będę musiał zrobić jakieś schody. Tutaj może zrobić jeszcze mniejszą taką wieżyczkę. Ja mam mnóstwo takich pomysłów, nie? Zaczyna na tę stronę, no bo tutaj na razie, jak widzicie, ta strona w ogóle nie potrzebuje niczego w tym momencie. A jeżeli by coś było potrzebne, to szybko sobie prześlę stąd tutaj naszych łuczników. I chyba będzie tak trzeba zrobić. I chyba tak będzie trzeba zrobić ogólnie, tak mi się wydaje. O, stop. Okej, okay. Czyli zrobiło się to, co myślałem. O nie, czekajcie, co? Ej, cofnijcie. O, cofajcie, halo. Poleciał.
No tak jak najmniej chciałbym się z nimi bić. Widzicie? Zrespili się tutaj. Ej, halo, kolega, no co oni robią? Oni robią mi podkop pod tym. Halo, 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 proszę. Proszę zaprzestać swoich czynów. To jest żart, prawda? To jest jakiś nieśmieszny żart, serio. No strzelaj w niego, no. To był nieśmieszny żart. Oni już się też na tej kładce zrespili. Co ja teraz mogę zrobić? Chyba najlepszą opcją jest w tym momencie zamurowanie tego i żeby się tu nie respili. Gorzej jak respią się na tym. Ale te, nie dość, że był lag przy respieniu ich, to oni też, no oni tu chcą lecieć, nie? Oni chcą się przekopywać. A czy no to jest... Kurde. Ja za bardzo tak nie wiem, co zrobić w tym momencie, tak szczerze mówiąc. Ustawię tu jeszcze jednego kolegę, tak w razie czego. Niech oni tu sobie stoją, magazyn się buduje. Chociaż co mi z tego magazynu teraz, nie? No właśnie, co mi z tego magazynu, jeżeli oni... Ja nie sądziłem, że oni coś takiego, że te potworki mogą tak... nie wiem, być takie namolne, że będą się kopały tam. Kto to wiedział? No, nikt, bo jakby ktoś wiedział, to by mi powiedział, nie? Ale jakieś wyzwanie się zaczęło robić, nie? Chociaż szkoda, nie? Szkoda, bo nie powiem, że nie, bo... no, podobało mi się, jak respili się z jednej strony tylko i tylko jedną stroną się martwiłem. A tak to teraz muszę się martwić o więcej stron, rozdzielać powoli wojska. Oni zareagowali w miarę, nie? No to tak dobrze, w ogóle czekajcie. Okej, mój Facebook się odezwał, ale Facebook i nas teraz nie interesują, teraz nas odcinek interesuje, ale na fanpage was zapraszam, jeśli jeszcze nie lajkujecie, to zapraszam. Śmiało, śmiało, fanpage nie gryzie. Tego drewna niedługo się pozbędziemy. I co by tu zrobić, nie? I co by tu zrobić? Dobrze, że nie atakowali tego tutaj. Znaczy, no bo mieli przejście. Mieli przejście, to nie mieli potrzeby. Zastanawiam się, czy jeśli bym tu mur postawił, to też by atakowały. Kurde, naprawdę, jestem teraz troszeczkę zdezorientowany, co ja mógłbym zrobić w tym momencie z tą tutaj przestrzenią, tak to mogę nazwać. Najchętniej to ja bym tu zrobił w ogóle kolejny taki mały murek, wyciął te drzewa, żeby ewentualnie ci sobie mogli tędy przejść. Ty, albo wiem, zrobić tu taki spadek w dół, no nie? I tutaj by był tunel kopalniany i by wychodzili na ten dziedziniec. I tak ze wszystkim można byłoby zrobić, nie? Że wychodzą w jedno miejsce i z tego jednego miejsca się wszystko dzieje tak naprawdę. Czyli na przykład mógłbym wziąć, że tu by poleciał tak tunel. Tu by tak nawet skręcił i gdzieś tu na przykład byłyby schody do góry. I by wychodziły wszystkie tędy i musiałyby tak zawrócić. Albo że tutaj, nie? Chociaż ciekawe mnie to, czy oni by podkopów nie robili raczej, nie? To też jest taki temat interesujący, ale będzie trzeba coś takiego sprawdzić na pewno, no nie? Ale okej, słuchajcie, w tym momencie ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do kolejnych odcinków, no i cześć!